Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Jestem w hali sportowej przy ulicy Bodłena we Wrocławiu, gdzie w najbliższą sobotę rozpoczną się eliminacje do turnieju tenisowego Wrocław Open. Treningi przed tą imprezą to jest rzecz nieodzowna zawodników, którzy się do niej przygotowują. Mamy okazję porozmawiać z reprezentantami Polski, którzy wezmą udział w turnieju Wrocław Open. Są nimi, moimi i Państwa gośćmi przy okazji. Michał Przysiężny, witam serdecznie, Michał. Dziękuję. I Hubert Hurkacz, reprezentant Polski również na ten turniej, ba, aktualny mistrz Polski seniorów. Dobry. Treningi na tej samej nawierzchni, która będzie w hali Orbita. Wy z całą pewnością wystąpicie w turnieju głównym. Tak krótko, co dają takie treningi na 2-3 dni? I to z kolegami, z którymi chyba znacie się znakomicie, choćby ze wspólnych występów z reprezentacji Polski. No na pewno w tym roku nawierzchnia jest specyficzna. Na takich kortach nie gra się praktycznie przez cały rok. Jest to nawierzchnia gumowa, bardzo szybka, więc takie 3 dni na pewno dużo dają i mam nadzieję, że to dobrze wykorzystamy na turnieju. Mimo że się znacie, to jednak parę rzeczy można przećwiczyć. Może właśnie dlatego, że się znacie. Życzę Wam, aby Wasz ewentualny mecz nastąpił w finale turnieju. Pewnie i kibice tego by również sobie życzyli. Czy trenujecie coś szczególnego, czy są to po prostu takie ogólne przygotowania jak przed każdym turniejem? Nie, no generalnie to są normalne przygotowania jak przed każdym turniejem. Nie przygotowujemy się tutaj tak, żeby tutaj specjalnie wygrać z Michałem. Nie szukam jakichś błędów w jego grze, niedociągnięć. Także na pewno. No tutaj gramy po prostu na szybkiej nawierzchni i to jest tutaj klucz dla nas, dlatego że potrzebujemy po prostu się przyzwyczaić, dlatego że to naprawdę jest bardzo szybko i trzeba troszeczkę zmodyfikować swój styl gry. Zeszłoroczna edycja turnieju tenisowego Wrocław Open cieszyła się wielką popularnością wśród widzów. To były rekordy frekwencji. Widać, że tenis się podoba, na tenis się czeka. No czeka się na sukcesy reprezentantów Polski. Wy również nie mielibyście nic przeciwko temu, aby no jak najliczniejsza grupa naszych zawodników doszła w tej drabince, trudnej drabince, jak najdalej. No na pewno chcielibyśmy, żeby najlepiej w półfinale było 4 Polaków. Wiadomo, że będzie bardzo ciężkie, ale każdego z nas stać na to. Wrocław w sumie jest chyba z najfajniejszej publiczności w Polsce. Najwięcej ludzi tu przychodzi oglądać tenisa, bo najwięcej jest hal w ogóle w Polsce tenisowych, więc stąd to zainteresowanie tenisem. Na konferencji prasowej między innymi prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz pochwalił się znajomością, że wie z jaką prędkością potrafisz serwować na takiej nawierzchni. Ty podkreślasz, że to może być twoim atutem. No tak, wydaje mi się, że serwis tutaj będzie moim atutem i większości zawodników. Myślę, że tu przyjadą zawodnicy, którzy opierają swoją grę na silnym serwisie, dlatego że no naprawdę tutaj ciężko może być returnować, gdy się zaserwuje przy linii. Naprawdę mocno jest dużo ciężej niż na innych nawierzchniach. Stawka zawodników, którzy już na pewno wystąpią w turnieju, bo to jeszcze jest płynne niemal do ostatniego zgłoszenia, jest bardzo interesująca. Są to znane, uznane nazwiska. Wcześniej, nawet jak Melzer, zawodnicy pierwszej dziesiątki, RBR to fantastyczny deblista, ale również i wyśmienity singlista. Będzie z kim się bić? No na pewno będzie bardzo wielu dobrych zawodników. W sobotę już się umówiłem z Melzerem na jakiś trening, zobaczyć w jakiej jest formie. Ostatnio wygrał turniej w Budapeszcie, więc na pewno będzie to dobry sparing. A zatem życząc Wam powodzenia i dziękując za rozmowę, zapraszamy chyba widzów jak najliczniej do odwiedzin. Najpierw tutaj na tych kortach, aby oglądać gry takie, które są eliminacjami do turnieju głównego, a Was już w turnieju głównym. Dziękuję za rozmowę. Tyle w dzisiejszym programie Sport Echo 24. Do zobaczenia i do usłyszenia.